Dzień dobry. Pięknie Was witam w urodziny miesiąca 4 kwietnia, Wielki Wtorek. Zacznę dziś najpierw od fragmentu z Nowego Testamentu, z Ewangelii Łukasza, rozdział 19. Zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. I drugi fragment z księgi proroka Joela ze Starego Testamentu, rozdział 2, wiersz 21. Nie bój się, ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. I właśnie nad tym wersetem ze Starego Testamentu chciałbym dzisiaj z Wami na moment pomyśleć. Nie bój się. Nie bój się, ziemio, pisze prorok. Chociaż w zasadzie można by powiedzieć: nie bój się, i tutaj każde jedno imię wymienić, szczególnie w kontekście przeżywanego w całym teraz chrześcijańskim świecie Wielkiego Tygodnia. Prorok Joel wie, że każdy jeden dzień niesie z sobą różnego typu troski, problemy, jakieś zmartwienia, które wywołują w nas strach, lęk czy obawę. Wszystkie te trzy słowa w zasadzie wyrażają bardzo trudny emocjonalny stan. Ale Joel zapewnia, że możemy się radować i weselić, cieszyć się, dlatego że Pan dokona wielkich rzeczy. I myślę, że niejednokrotnie mieliśmy już taką możliwość i okazję, by zobaczyć i doświadczyć tego, że baliśmy się, byliśmy zmartwieni jakimś problemem, przejmowaliśmy się czymś, a jednak Panu Bogu w modlitwie z ufnością, powierzając te trudne sprawy, okazywało się, że On nas bezpiecznie przez nie przeprowadził, że pozwolił nam wygrać, odnieść sukces, mniejszy czy większy. Ale wiecie, kiedy dzisiaj jesteśmy w tym Wielkim Tygodniu, to specjalnie wybrałem tło, które jest za mną. Pewnie te litery widzicie w lustrzanym odbiciu. Ale kiedy prorok Joel zapowiada, że Pan dokona wielkich rzeczy, to odnoszę je w tym kontekście Wielkiego Tygodnia nie tylko do naszych codziennych problemów, ale do problemów całego świata. Świata, który był zgubiony. Świata, który był potępiony, skazany na śmierć. I do dziś to widmo i piętno śmierci ciąży nad każdym z nas. Ale jest krzyż. Jest największa rzecz, jaką Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie. Tyle razy o tym mówimy, tyle wieków są zwiastowane na ten temat różnego typu kazania i sposoby podejścia. Ale ta Ewangelia o krzyżu, Golgoty, o krzyżu, który Jezus poniósł za nas jako Boży Syn, jako święty, sprawiedliwy, jako bezgrzeszny, jest wielka, bo sprawia, że już nie my musimy umierać na wieki, ale że właśnie w krzyżu jest nowe życie. Wszystkie te słowa, siedem, które ewangeliści zapisali, wskazują wielkie słowa Jezusa, potwierdzają Jego wielkie czyny, a szczególnie ten największy, dar nowego życia. Dlatego ktoś na dole napisał: chrześcijanin widzi w ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie swego Zbawiciela, a więc Ratownika i Odkupiciela, a więc tego, który wyciągnął nas z piętna grzechu i śmierci. Drodzy bracia i siostry, chcę Wam życzyć, chcę nam życzyć, im bliżej tego finału drogi pasyjnej pod krzyż jesteśmy, abyśmy umieli wyrazić Panu Bogu wdzięczność za wielkie rzeczy, które dokonał w Chrystusie na krzyżu i za wielkie rzeczy, które dokonuje w życiu każdego z nas, jeśli przy Nim trwamy, jeśli Jemu ufamy i za Nim idziemy. Nie bój się, Mirku. Nie bój się, Aniu, Kasiu, Jusku, Przemku, ktokolwiek. Raduj się i ciesz się, bo Pan dokona wielkich rzeczy. Życzę Wam błogosławionego Wielkiego Wtorku. Pomodlimy się.
Panie i Boże nasz, w Twoje ręce się oddajemy na ten kolejny dzień Wielkiego Tygodnia. Ucz nas doceniać to i wdzięczność za to wyrazić, jak wielkim Bogiem jesteś. I tam na krzyżu, i również w naszej codzienności. Dziękujemy, że choć my mali jesteśmy, to możemy tej Twojej wielkości, Twojego majestatu, Twojej chwały doświadczać. Prowadź nas i dzisiaj w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem. Miłego dnia.